Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na Niemilitarystach. Dzisiaj, proszę Państwa, mam dla Was przygotowane coś innego niż zazwyczaj. Jak pewnością wiecie, moje materiały są zazwyczaj dość długie i takie bardzo poważne, mądrze się w nich nie możebnie i ogólnie sprawiają wrażenie bystrszego niż jestem w rzeczywistości. Do tego filmy trwają po 45 minut, godzinę, czasami ponad godzinę. Więc, żeby to obejrzeć, to sobie często trzeba zaplanować po seans, albo ogólnie przeznaczyć na to długo, dużą, dużą ilość czasu. I teraz generalnie wszystko gra. Nie ma problemu w samej formie moich materiałów ani w tym, że filmy powiedzmy wymagają nieco więcej od widza. Być może czasem powrócenia do nich albo obejrzenia na trzy razy. To wszystko gra. Tak samo pod względem kwestii merytorycznej, w moich materiałach znowuż są wszystkie dane, projekty, fazy projektów, plany, zmiany planów. To wszystko ponownie jest ok. Daje nam wyobrażenie, dlaczego dany pojazd wygląda, jak wygląda, daje nam kontekst, jak powstawał ten pojazd i wreszcie znamy jego możliwości w walce i w przypadku omawiania bitew. Wiemy, czego się możemy spodziewać, co jest niesamowite, a co jest jakby normalne. Natomiast myślę, że potrzebne jest na moim kanale coś w rodzaju, nazwijmy to, wypełnienia między jednym bardzo poważnym materiałem a drugim równie poważnym. Coś, co sprawi, że moja widownia, jakże wymagająca, subtelna i wspaniała nie będzie się nudzić w międzyczasie, kiedy ja będę siedział z nosem w książkach. Materiał, który pozwoli nam się nieco rozerwać, a przy okazji zadowoli naszych overlordów i nadzorców z YouTube. Co z kolei spowoduje, że dotrzemy do większej ilości widzów, do większej liczby użytkowników i odbiorców, na chwałę oczywiście nim literystów. Coś, co będzie proste do zrobienia, może nieco zabawniejsze niż 45 minut wykładu o podziale wewnętrznym kadłuba Bismarka. Potencjalnie również coś, co będzie angażować bardziej Was, moją ukochaną widownię. Więc dzisiaj mam dla Was pierwszy taki materiał przygotowany. Jeżeli Wam się spodoba, to zrobimy z tego serię. Jak nie, to będziemy szukać czegoś innego. Sporo komentarzy, jakie pojawiały się pod filmami, dotyczyły mojej oceny na temat tego lub innego okrętu. Co sądzę o tym pancerniku, a co o tamtym? Czy ten krążownik był dobry, czy może tamten był lepszy? Więc wykiełkował mi w głowie pomysł na serię filmów top 3 z danej klasy okrętów, czołgów, samolotów. Najlepsze w mojej skromnej opinii z danej kategorii. Trochę ten pomysł obracałem w głowie, rozkminiając jak się do tego zabrać, jakie te kategorie przyłożyć i w jaki sposób ten temat ugryźć. Postanowiłem, że zrobię to w nieco luźniejszej formie, czy w nieco luźniejszym formacie niż do tej pory, mniej danych i cyferek, nieco więcej mojej osobistej oceny z mojej perspektywy. Tym samym ta seria być może będzie bardziej subiektywna, ale dzięki temu, jak mam nadzieję, uda mi się również was zaktywizować i wam dostarczyć odrobinę rozrywki. Rozpoczniemy ten cykl zatem od mojej ulubionej klasy pojazdów, czyli krążowników. Postanowiłem dać węższy margines, co też pozwoli nam być nieco bardziej fair. Porównywać, dajmy na to, typ Baltimore do typu, typu Giusano. Nie do końca dałoby być może obiektywne rezultaty. Do tego postanowiłem też każdemu e, jakby miejscu, poszczególnemu miejscu, e, poświęcić daną kategorię jakieś słowo kluczowe, które jakby. Mm, które umiejscawia ten pojazd w tej kategorii. I tym samym, proszę Państwa, dłużej nie, nie, nie przyciągając tego wstępu, czas na miejsce trzecie, którym jest typ Hawkins. I teraz już na pewno słyszę ten chór zdziwienia, sarkanie i ten rytm wybijany palcami pukającymi się w czoło. Hawkins, jaki typ? Jaki okręt? To w ogóle istniał taki okręt? Duża część z Was w ogóle pewnie nie wie, że taki krążownik czy taki typ. W ogóle istniał. I w sumie ciężko byłoby was winić, bo Typ Hawkins nie zapisał się specjalnie szumnie w annałach II wojny światowej. Dlaczego więc zajmuje trzecie miejsce na mojej liście top 3 najlepszych czy najważniejszych krążowników ciężkich? Najpierw parę słów o samym okręcie. Typ Hawkins swoje korzenie wywodzi jeszcze z I wojny światowej. Pierwsze projekty nowo, nowego krążownika. Pochodzą jeszcze mm, z 1912 roku, był to tzw. Tak krążownik, czy projekt atlantycki. Do tej pory Hochsee Flotę posiadała okręty lżej uzbrojone od swoich odpowiedników w Royal Navy, w 105 mm głównie. Na wyspy docierały jednak informacje, jakoby Niemcy dla swojej następnej generacji krążowników planowali znacznie cięższe, znacznie cięższe uzbrojenie, 175 mm armaty. To dałoby im znaczną przewagę nawet nad najnowszymi krążownikami typu Caroline czy Centaur, których najsilniejsze uzbrojenie stanowiły armaty 6 a więc 152 mm. W rzeczywistości jednak Niemcy nic takiego nie planowali. Dopiero tuż przed wojną wprowadzili do służby krążowniki typu Pilau, uzbrojone w 150 mm działa, o 185 mm w ogóle nawet nie myśleli. Stała się więc dość interesująca rzecz, bo pierwszy rok światowego konfliktu przyniósł dość bogatą karierę niemieckich nawodnych rajderów, takich jak na przykład Emden. W szerszym planie ta kampania nie była może jakoś specjalnie skuteczna, ale w owym okresie, w tym pierwszym roku wojny, była postrzegana jako bardzo niebezpieczna. To w połączeniu z fałszywą informacją o rzekomym zwiększeniu kalibru na nowo budowanych krążownikach po drugiej stronie kanału. Spowodowało, że te okręty potencjalnie mogłyby się stać znacznie większym problemem, nowym zagrożeniem, na które admiralicja czy Royal Navy nie miała odpowiedzi. Dało to dużego kopa admiralicji, która nagle żywiej zaczęła się interesować tym nowym projektem, i tak powstał typ Hawkins, w oparciu o nieistniejące zagrożenie, od nieistniejących okrętów o nieistniejącym uzbrojeniu. Hawkinsy miały stanowić kontrę na zapędy pirackich pikelhołbów. Skoro Niemcy planowali 175 mm działa dla swoich nowych okrętów, to nowe krążowniki Royal Navy planowano uzbroić w 7,5 calowe działa, czyli 191 mm armaty. Skoro nowe okręty potencjalnie mogły być korsarzami, to Hawkinsy zaprojektowano tak, by miały dużą dzielność morską, duży zasięg i wysokie osiągi. Typ Hawkins, tak jak zaprojektowany, miał zatem aż 7 dział 191 mm w pojedynczych odkrytych stanowiskach, co prawda. Dwa działa na dziobie w superpozycji, dwa działa na śródokręciu po lewej i prawej burcie i trzy działa na pokładzie rufowym. Dwa w superpozycji i trzecie na tym samym niższym poziomie, co jakby to drugie działo z tej pary w superpozycji. Dzielność morską zapewniała długa i wysoka burta, obniżająca się tak naprawdę dopiero na rufie, jak coś jak na krążowniku liniowym typu Hood. Wysoka prędkość, aż do 30 węzłów, była wynikiem pracy wydajnych maszyn dających 60 tysięcy SHP. Natomiast zasięg tych krążowników wynosił prawie ponad 5,5 tysiąca mil. Co więcej, okręty były planowane jako napędzane i węglem, i mazutem, dzięki czemu uzupełnienie paliwa. Miało być łatwiejsze podczas operowania na odległych rejonach, gdzie zbiorniki z, z ropą czy, czy po prostu mm, możliwość uzupełnienia paliwa płynnego była ograniczona, a węgiel prawie na pewno był dostępny. Oczywiście te całkiem niezłe osiągi należało czymś przypłacić. Po pierwsze, okręty były bardzo duże, jak na krążowniki, wypierały prawie 10 tysięcy ton. Dla porównania, wspomniany typ pilał oddany tuż przed wojną to zaledwie 5100 ton, więc różnica jest prawie dwukrotna. Po drugie, okręty były znacznie skromniej opancerzone, pas były był grubości 3 cali, a kluczowe elementy okrętów były dodatkowo ochronione płytami zapewniającymi ochronę przed odłamkami. Z jednej strony więc całkiem nieźle, z drugiej strony jak weźmiemy pod uwagę, że na tym tonarzu niedługo powstaną takie okręty jak Pensacola czy Typ Mioko czy Typ Town z 12 działami 152 mm, no to jakby te Hawkinsy nie wypadają najkorzystniej. Dlatego też z planowanych sześciu krążowników zbudowano tylko pięć, HMS Hawkins, Raleigh, Frobisher, Effingham i Cavendish. Co więcej, Cavendish po drodze zmienił nazwę na HMS Vindictive w celu uhonorowania okrętu o tej nazwie, który brał udział w znanym rajdzie Zeebrugge. To sobie na pewno połamie język przy próbie wymowy, no ale tak to chyba się wymawia. Ale przede wszystkim ten Vindictiv został przebudowany na lotniskowiec, czy coś lotniskowco podobne powiedzmy. Okręty nie wyróżniały się wyglądem od innych krążowników Royal Navy z tego okresu, jak typ C, czy typ D, czy nawet Emerald. I główny atut uzbrojenia 191 mm armaty okazał się również tak naprawdę dyskusyjny. Działa 152 mm, 6-celówki, Były największym kalibrem, jaki mógł być obsługiwany manualnie, no, powiedzmy, w powiedzmy sprawny sposób. Pościg był na tyle lekki, że mógł być ładowany przez po prostu obsługę. Większe kalibry wymagały już mechanicznego ładowania. Na Hawkinsach szybkostrzelność była niższa o mm, około 30%. Od okrętów wyposażonych w sześciocalowe działa. To z kolei podawało, powodowało, że choć trafienie z takiego 191 mm pocisku mogło być znacznie groźniejsze, to w dynamicznym starciu, w jakim te okręty, krążowniki potencjalnie brałyby udział, liczy się jednak przede wszystkim ilość wypluwanych z siebie strzałów. Argument, który będzie często się pojawiał przy omawianiu jakichkolwiek tak naprawdę krążowników z działami 8-calowymi, jest taki, że no. Tak naprawdę to sześć celówki są po prostu do tego lepsze. Do tego te pojedyncze odkryte stanowiska, jak i ich umieszczenie, szczególnie te działa na rufowym, niskim pokładzie, pozostawiało wiele do życzenia. Przy dużej prędkości obsługa rufowych dział miała zapewniony darmowy masaż całego ciała, potencjalnie również katapultowanie za burtę. Ze względu na bliskość wody, na duże wibracje okrętu przy dużej prędkości oraz na to, że nie było w tym miejscu, jakby w tym miejscu okrętu nie było barierek chroniących załogę przed wypadnięciem za burtę. Kariera tych okrętów też nie była specjalnie imponująca. Wprowadzone do służby, czy zaczęto je wprowadzać do służby w 1919 roku, już po wojnie, HMS Hawkins został rozbrojony w 1937 roku i przeznaczony do szkolenia kadetów. W trakcie II wojny światowej został kosmetycznie tak naprawdę zmodernizowany i brał udział w paru akcjach, z czego chyba najważniejsze było wsparcie wojsk lądujących w Normandii. HMS Raleigh postanowił zmierzyć się mano a mano ze skałami u wybrzeża Nowej Fundlandii i niestety przegrał to starcie w 1922 roku. HMS Frobisher wszedł do służby dopiero w 1924 i skierowano go do rezerwy już w 1930, raptem 6 lat po do służby. Podobnie jak HMS Hawkins, został przemianowany na okręt szkolenia kadetów w 1932, a także po wybuchu II wojny światowej został przebudowany w żółwym tempie i skierowany do działań w 1942 roku. Tak samo spełniał raczej trzecioplanową rolę, wspierając głównie lądowanie aliantów czy operacje o mniejszym znaczeniu. HMS Effingham wszedł jeszcze później do służby w 1925 roku, w 1937 przed modernizację przede wszystkim zamieniając te główny atut, jaki niby miał do tej pory, czyli 191 mm działa na regularne 6 calówki. ale podobnie jak HMS Raleigh został wychowany w nienawiści do skał i w trakcie kampanii norweskiej 18 maja 1940 roku wyzwał je na pojedynek, który to pojedynek przegrał. Tym samym skały zakończyły konflikt z typem Hawkins wynikiem 2 do 0. A czym jest Vindictive, ostatni z naszej piątki, przebudowano na lotniskowiec, później ponownie na krążownik, później na okręt treningowy, by ostatecznie Vindictive ustatkował się jako okręt naprawczy. W tej roli spędził II wojnę światową, również nie dając się poznać jako specjalny bojowy uczestnik działań. Mamy zatem pięć sztuk, tak naprawdę to cztery, bo Vindictive ciężko liczyć jako krążownik, ale więc mamy pięć szarych i niespecjalnie wyróżniających się okrętów na tle niezwykle mocno eksploatowanej floty krążowników Royal Navy. Wydają się niemal zapomniane i zupełnie nieistotne. Dlaczego więc te smutne krążowniki są na mojej liście top 3 krążowników ciężkich? Otóż dlatego, że są pierwszymi. Typ Hawkins jest statusiem wszystkich krążowników ciężkich, od Pensacoli, przez Furutake, Trento, Zare, aż do Baltimore i Hipera, nawet do Des Moinesa. Gdyby Hawkinsy nie powstały, być może nigdy nie pojawiłyby się ciężkie krążowniki jako osobna klasa. Hawkinsy są dla krążowników ciężkich tym, czym HMS Dreadnought jest dla okrętów liniowych. Ten typ krążownika powstał w wyniku projektowanych problemów I wojny światowej, ale jako pierwsza jednostka dana do służby dopiero po zakończeniu konfliktu, a ten okres, okres międzywojenny, z kolei został szybko zdominowany przez traktat waszyngtoński. W ramach tego traktatu bardzo szybko zorientowano się, że krążowniki, jako klasę, również należy objąć restrykcjami, by nie doprowadzić do takiej sytuacji, że krążowniki nagle zaczną rosnąć rozmiarami, aż tak naprawdę dorównają krętom liniowym, i wtedy cały traktat jest zupełnie bez sensu. Doszło więc do absolutnie kuriozalnej sytuacji, w której nowy standard krążownika został wyznaczony przez typ Hawkins, czyli 10 tysięcy ton działa maksymalnie do 8 cali. Nikt nie chciał się zgodzić na mniejsze okręty, skoro Royal Navy dysponuje typem Hawkins. USA jeszcze dwa lata przed konferencją waszyngtońską tak naprawdę zaczęła już projektować budowę krążywników mających być odpowiedzią na Hawkinsy. Kiedy więc przyszedł moment do ustalenia kształtu przyszłych okrętów w, trakta w ramach traktatu, nagle okazało się, że typ Hawkins stanowi punkt wyjścia. I tak te małe, mało znane krążywniki... Są pierwszym typem klasy powstałej w wyniku traktatu waszyntyńskiego, czyli krążowników ciężkich. Niezbyt zgrabne, niezbyt udane, wreszcie niezbyt potrzebne okręty spowodowały, że w wyniku niezwykłego zbiegu okoliczności powstanie całej osobnej klasy okrętów budowanych aż do końca II wojny światowej, nawet lekko pobiorąc pod uwagę, że typ demoin został oddany do służby po wojnie. Hawkins znajduje się więc na trzecim miejscu mojej listy. Nie ze względu na swoje niebywałe osiągi, czy właściwości, czy ze względu, na swoje, znaczeń, czy ze względu jakby na swoje bojowe osiągnięcia, ale ze względu na swoje znaczenie i swój wpływ, jaki miał na konstrukcję powstałe w odpowiedzi na to, że on zaistniał. Należy szanować starszych, nawet jeżeli młodzieniaszki były znacznie lepsze. Dlatego Hawkins z zamiłowaniem do walki ze skałami znajduje się na moim miejscu numer 3. Teraz czas na miejsce drugie na mojej liście, którym jest typ Takao. Spodziewam się, że nie będę musiał tak obficie pewnie tłumaczyć drugiego wyboru japońskich krążowników ciężkich typu Takao. Ten typ znajduje się na drugim miejscu ze względu na swoją perfekcję. Są idealnym symbolem japońskiej myśli projektowej przed II wojną światową, a zarazem jej najdoskonalszym przykładem czy najdoskonalszym egzemplarzem. Są jak czarna pantera, bardzo rzadkie. Bardzo piękne i wszystko w nich służy doskonaleniu rzemiosła łowcy. Choć projektowane jako krążowniki waszyngtońskie, a więc wypierające 10 tysięcy ton, były tak naprawdę znacznie większe. Co prawda część z tej przekroczanej wagi była znowuż niezamierzona, ale część była oczywistym nagięciem zasad traktatu. Ostatecznie Takao wypierały ponad 15 tysięcy ton, a więc o jedną trzecią, czy, czy o połowę więcej niż było to dozwolone. Z racji tego, że ta seria ma być relatywnie zwięzła, przynajmniej w planach, to nie będę się aż tak długo rozwodził nad rodowodem tego typu, choć jest to dla mnie dość trudne, ale myślę, że parę słów e, się należy. Typ Takao powstał jako ulepszony typ Miyoko. Poprzednia ósemka ciężkich krążowników, typy Furutaka, Aoba i Miyoko, były z kolei wynikiem prac nad eksperymentalnym, w sumie lekkim krążownikiem Yubari. Rozwiązania testowane na tym krożywniku na Jubari, następnie przeniesiono na jego większych następców. Kluczowym było przede wszystkim zastosowanie pancerza jako integralnej konstrukcji kadłuba, czy integralnej części kadłuba. To dawało znaczną oszczędności na wadze, jednocześnie powodowało, że konstrukcja takiego kadłuba była znacznie bardziej skomplikowana i czasochłonna. Czas jednak nie był tak ważny wtedy, jak oszczędność wagi. Prace projektowe nad nowym typem zaczęto w 1925 roku. Rok odda po... jakby czy w tym samym roku, co oddano do służby ostatniego Hawkinsa. <gryw> Jak ten czas leci. A w 1927 roku przyklopano plan rozbudowy floty, zawierający w sobie konstrukcję czterech nowych krążowników ciężkich. Te okręty, zgodnie z japońską filozofią tego okresu, miały być potężniejsze niż jakikolwiek przeciwnik po stronie USA i Wielkiej Brytanii. I zdecydowanie były, choć być może nie dzięki geniuszowi konstruktorów. Na starcie założono, że limit 10 tys. ton nowe okręty przekroczą o niecałe 3000. Jednakże, kiedy okręty zostało, zostały oddane do służby, okazało się, że wybierają 14 tys. ton. Nic dziwnego, Ta, typ Takao był uzbrojony w 10 dział 203 mm w 5 wieżach, 3 na dziobie i 2 na rufie. Do tego posiadał cztery dział przeciwlotnicze 120 mm oraz garść, ale to tak naprawdę garstkę mało kalibrowego uzbrojenia przeciwlotniczego. Oprócz głównej artylerii, kluczowym elementem uzbrojenia tych okrętów były torpedy. Początkowo Takao posiadał cztery podwójne wyrzutnie, po dwie na każdą burtę. Z torpedami kalibru 610 mm, typ 90. To jeszcze nie były te znane i lubiane długie lance. Te torpedy, typ 93, były napędzane mieszanką tlenową i one mają na sumieniu wiele alianckich okrętów, jak i niestety wiele ludzkich istnień. Po modernizacji z 1939 roku, typ Takao posiadał również tylko cztery wyrzutnie, natomiast teraz każda z nich była czterorur czterorurowa, czyli okręt mógł oddać salwę z ośmiu torped na burtę. Co ciekawe, te wyrzutnie posiadały system przeładowania, Pozwalający na odpalenie drugiej salwy torpedowej już 3 minuty po pierwszej. Takao posiadały piękną, bardzo charakterystyczną, pofalowaną linię kadłuba, mającą zmniejszyć naprężenie tej konstrukcji, która była bardzo długa, tak naprawdę. Bardzo charakterystyczna jest też wysunięta poza obrys sekcja na śródokręciu. Otóż admirał, czy kontradmirał Hiraga, człowiek w dużej mierze odpowiedzialny za kształt tych okrętów. Obawiał się, że tak silne uzbrojenie torpedowe umieszczone w, umieszczone w kadłubie wewnętrznym będzie stanowiło zagrożenie. Gdyby przypadkiem doszło do trafienia, głowice torpedowe mogłyby wybuchnąć, coś co rozważano przy analizie tego, co przydarzyło się HMS Hood. Dlatego nalegał, by umieścić wyrzutnie i torpedy z dala od pancernej cytadeli i relatywnie wysoko. Stąd okręty typu tokało posiadają swoje wyrzutnie umieszczone na górnym pokładzie. dodatkowo nie, wysunięte niecąc na zewnątrz kadłuba, także jest ten charakterystyczne takie wybrzuszenie w okolicach śródokręcia. Jednakże to nie piękna linia kadłuba determinuje wygląd tych okrętów, a gigantyczna nadbudówka dziobowa. Jeden z widzów kiedyś zapytał się mnie. Dlaczego te okręty posiadają tak dużą nadbudówkę? Wtedy nie miałem na to odpowiedzi, teraz już mam. Otóż były one przewidywane jako jednostki flagowe, dlatego posiadały znacznie większą powierzchnię tej dziobowej nadbudówki, żeby pomieścić więcej po prostu personelu. Ponadto pragnęli, czy, czy wtedy projektanci japońscy, pragnęli scentralizować dowodzenie okrętem. Japońscy konstruktorzy umieścili bardzo dużo kluczowych do walki pomieszczeń w jednej przestrzeni blisko siebie jak to możliwe. Jest to nieco podobne do tej niemieckiej koncepcji umieszczania załóg z bombowców w jednej przestrzeni, jak na przykład w Dornierach. Co ciekawe, na przykład w88, tak samo. Co ciekawe, nadbudówka nie była tak wysoka, jak się wydaje. Typ Mioko, na przykład, miał tą nadbudówkę dziobową o 1 metr wyższą niż na typie Takao. ale sama wielkość, masywność i obszerność tej fortecy na typie Takao. Po prostu przytłacza. Jako ciekawostkę dodam, że po zbudowaniu kadłuba Takao na jego pokładzie zbudowano drewnianą makietę nadbudówki, by sprawdzić, czy wszystko będzie w porządku, kiedy postawimy tego gigantycznego kloca na kadłubie tego okrętu. Typ Takao posiadał całkiem niezłe upancerzenie. Pancerna Cytadela była chroniona pancerzem grubości 102 mm, pochylonym o 12 jakby od 12 stopni od pionu odchylonym. Cytadele chroniły również grodzie pancerne z przodu i z tyłu o grubości dochodzącej do 89 mm, mm przy barbetach na dziobie, 76 mm przy barbetach na rufie. Gruć chroniła również maszynkę sterową o grubości 38 mm. Wieże artylerii głównej natomiast były lekko chronione, zaledwie 25 mm z każdej strony. Obroną przeciwtorpedową stanowi wybrzuszony bombel przeciwtorpedowy złożony z kombinacji pustych i pełnych pomieszczeń, w późniejszym etapie jedno z tych pustych pomieszczeń było wypełnione tym specjalnymi profilami, żeby troszeczkę zwiększyć stabilność tego okrętu. Dodatkowo ten bombel był chroniony przez dwie 29 mm płyty ze stali dukol. Dodatkowo od pokładu pancernego do wewnętrznej części systemu rozciągała się wzdłużna grudź pancerna o grubości 25 mm, również ze stali dukol oraz kolejna, tym razem już ze stali HT, czyli o mniejszej odporności, znacznie cieńsza, zaledwie 6,3 mm w najgrubszym momencie, rozpościerająca się za to od aż podwójnego dna do pokładu pancernego wygięta w taki łuk. Obrona przeciwtorpedowa była skuteczna i była dobrze zaprojektowana. Chroniła, chroniła te okręty nie tylko przed trafieniem, zalaniem. Ale również ze względu na te dodatkowe grodzie wzdłużne wzmacniała zarówno konstrukcję kadłuba, jak i doda dodawała dodatkową ochronę przed odłamkami. Takao były dość brzwawe jak na swoją wielkość, ale też i miało je co napędzać. Jednostkę napędową stanowiły cztery zestawy turbin zasilanych parą z 12 kotłów dające moc 130 tysięcy SHP, co z kolei powodowało czy pozwalało rozpędzić te kolosy do ponad 34 węzłów? Zasięg był również całkiem imponujący i wynosił około 8000 mil morskich przy prędkości wynoszącej 14 węzłów, także całkiem, całkiem nieźle. Okręty otrzymały szereg modyfikacji przed wojną, głównie skupiających się na wzmocnieniu kadłuba, poprawieniu stabilności oraz na zwiększeniu obrony przeciwlotniczej. Między innymi wymieniono na niektórych okrętach, bo nie na wszystkich, te pojedyncze 120 mm działa na podwójne. Natomiast obrona przeciwlotnicza pozostała słabą, słabą stroną tych okrętów do końca wojny. Choć Takao nigdy nie cierpiały na takie problemy jak Mogami czy inne lżejsze okręty cesarskie marynarki Japonii, szczególnie jeśli chodzi o wytrzymałość kadłuba i stabilność, to mimo wszystko również je poddano modernizacjom mającym na celu ewentualną poprawę dzielności morskiej tych okrętów. Zbudowano cztery okręty: Takao, Atago, Maja i Chokei, Planowano, czy Hokej, nie wiem jak to się dokładnie wymawia, bo planowano je użyć na dwa sposoby. Pierwszy z nich zakładał, że w przypadku spełnienia się idealnego scenariusza dla cesarskiej marynarki wojennej, czyli marszu floty Stanów Zjednoczonych, czy marszu floty USA w kierunku walnej bitwy z japońską flotą, Japońskie okręty będą nękały nadciągającą flotę Stanów Zjednoczonych nocnymi atakami torpedowymi. W takim scenariuszu typ Takao wraz z krążownikami liniowymi typu Kongo miały się przedrzeć przez zewnętrzny pierścień osłony i wykonać atak torpedowy. Za nimi miały się przedrzeć lżejsze okręty i również wykonać ataki torpedowe. Na szczęście dla USA taki wariant nigdy się nie spełnił, więc no. Gdyby faktycznie doszło do takiej bitwy na otwarciu działań na Pacyfiku, no myślę, że niestety USA nie wyszłoby zadowolone z tego starcia. Jako drugą rolę wyznaczono temu typowi pełnienie funkcji okrętów flagowych, poszczególnych Sentai, wykorzystując dostępne miejsce w nadbudówce, które miał zapewnić sztab, i te okręty miały stanowić no, niejako lidery dla zespołów krążowników. Taki wariant dokładnie i z morderczą skutecznością zademonstrował właśnie Hokej w okręt flagowy wiceadmirała Gunichi Mikawy w trakcie pierwszej nocnej bitwy kołowy z Sawo. Flagowy Hokaj prowadząc szósty Sentai w składzie Aoba, Kinugasa, Kako i Furutaka oraz dwa lekkie krążowniki Tenryu i Yubari wpadł w alianckie krążowniki pilnujące cieśniny, jak dzik w szyszki. USS Chicago trafiony torpedą w dziób walczył z uszkodzeniami, odgryzając się okrętą mikawy, ale no, nie mógł siłą rzeczy prowadzić pogoni. Mm, tym samym Hokaj, prowadząc cztery ciężkie krążowniki i dwa lekkie plus niszczyciel, napotkał na swojej drodze australijski ciężki krążownik e, HMAS Canberra, czy HMAS Canberra. Po krótkiej walce, na rozpoczęciu której Canberra została praktycznie wyłączona z akcji przez dwie celne salwy. Australijski krożownik był płonącym wrakiem. Padają również różne opinie w kwestii tego, czy ten okręt został trafiony przez japońskie torpedy, czy nie. Przyjmuje się najczęściej, że jedna torpeda trafiła Canberra, ale ciężko to dzisiaj zweryfikować. Być może badania wraku dadzą jakiś bardziej mm, wymierny efekt. Canberra była skazana na zakładę i została dobita przez aliantów następnego dnia. Następnie Mikawa wpadł w trzy krążewniki typu New Orleans USS Astoria, USS Quincy i USS Vincennes. Po krótkiej bitwie wszystkie trzy były śmiertelnie uszkodzone czy śmiertelnie ranne. USS Quincy pogrążył się jako pierwszy tonąc o 2.28 jako pierwszy z wraków e, ciśniny stalowego dna. USS Vincennes trafiony torpedami, działami czy pociskami zatonął o 2.50 a USS Astoria po dzielnej, ale jednak nierównej walce zatonęła o 12.16. Hokaj jako jedyny odniósł poważniejsze obrażenia, ale nic nie obniżyły one czy nie zmniejszyły one jego zdolności do walki. Hokaj jak najbardziej wycofał się po zwycięskiej bitwie o własnych siłach. Mikawa zadał US Navy najdotkliwszą porażkę w starciu sił nawodnych, najprawdopodobniej w historii marynarki Stanów Zjednoczonych. Jednakże jak Czarna Pantera, którą przytoczyłem na początku, typ Takao był ściśle wyspecjalizowanym łowcą. Noc i jej osłona była królestwem tego krążownika i jednocześnie koniecznym warunkiem, który musiał zaistnieć, żeby ten okręt mógł pokonać swojego przeciwnika. Teraz zwierzyna nagle okazała się, że jest wyposażona w noktowizory, drony, na co Czarna Pantera nie posiadała odpowiedzi ani możliwości adaptacji tak naprawdę. Mimo modernizacji, jakim podano typ takao, obrona przeciwlotnicza była wciąż niewystarczająca. Japońskie uzbrojenie mało kalibrowe szczególnie pozostawia wiele do życzenia, a działa średniego kalibru nie posiadały zapalników zbliżeniowych, tak jak to posiadały okręty US Navy, więc nie były po prostu skuteczne. Radar był niedoskonały i był lata świetlne za sprzętem, którym dysponowała US Navy. Do tego Odezwała się duża bolączka japońskiej czy cesarskiej marynarki Japonii, a więc fatalna taktyka walki z okrętami podwodnymi. Wszystkie cztery okręty typu Takao zostały wyłączone z wojny w trakcie jednej bitwy bitwy w zatoce Leyte. Atago i Maja zatonęły od torped amerykańskich okrętów podwodnych USS Days i USS Darter w trakcie przekraczania morza Sibujan. Takao, trafiony dwoma torpedami w tym samym ataku, również od tych okrętów podwodnych, przetrwał i został odholowany do bazy, ale nigdy już nie oddano go do służby, nigdy go już nie naprawiono. Hokaj towarzyszył wiceadmirałowi Takao Kuricie w trakcie bitwy koło wyspy Samar, w trakcie której najpierw został uszkodzony ogniem niszczycieli, być może lotniskowców eskortowych, a później zbombardowany przez samoloty z tych lotniskowców i ostatecznie zatopiony. Także krążowniki tego typu, jak i pewnie pozostałe ze stajni cesarskiej marynarki Japonii, zajmiemy się nimi, myślę, szerzej w innym materiale, bo na pewno na to zasługują. Typ Takao na zawsze jednak będzie dla mnie kwintesencją japońskiej doskonałości w zbudowaniu narzędzia idealnie dostosowanego do jego planowego użycia. Nie jest to oczywiście okręt bez wad, bo system kierowania ogniem na przykład pozostawiał bardzo wiele do życzenia, dla, czy ironicznie, japońscy specjaliści planowali, że okręty osiągną imponujące wyniki od 10 do, 5, od 10 do 3% celnych strzałów na dalekim dystansie. W rzeczywistości okazało się, że nie osiągali nawet 1% celnych strzałów. Także działa artylerii głównej były niecelne, okręty były przeciążone, przez co pas pancerny siedział niżej niż planowano. Były to znacznie większe okręty niż przeciwnicy. Takao wypierał 15 tysięcy ton, Pensacola czy Northampton nie, nie wypierały nawet 10 tysięcy ton. Obrona przeciwlotnicza była również bardzo kiepska. Z drugiej jednak strony siła artylerii głównej i siła uzbrojenia torpedowego nie miała sobie równych. Okręty były bardzo szybkie, o dużym zasięgu, dobrym opancerzeniu, dobrej obronie przeciwtorpedowej, ze znakomicie, przede wszystkim ze znakomicie wyszkoloną załogą. Jak tylko pozwoliło im się grać w grę, do której były szkolone, tak bardzo szybko pokazywały swoją wyższość nad przeciwnikiem. Ze względu na tą perfekcję, właśnie te okręty są moimi krążownikami ciężkimi numer 2. I teraz czas na miejsce pierwsze. Napięcie, 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 które zajmuje. Typ New Orleans. Oczywiście, jaki inny mógłby być numerem jeden? Ten wybór jest oczywisty pewnie dla ludzi, którzy mnie trochę znają, choć jest pewnie bardziej subiektywny niż pozostałe, no może poza Hawkinsem. Natomiast jest on zdecydowanie bardziej personalny, zdecydowanie bardziej emocjonalny. Typ New Orleans jest moim typem krążownika ciężkiego numer jeden. Te krążowniki zajmują swoje miejsce ze względu na cnotę, którą w języku angielskim określa się jako tenacity. W rodzimym języku, co prawda, moglibyśmy to przetłumaczyć na upór, czy jako upór, ale nie oddaje to w pełni znaczenia tego słowa. By lepiej dookreślić tę cechę, musielibyśmy upór połączyć ze słowem determinacja. Ten typ krążownika ciężkiego brał udział we wszystkich ważniejszych starciach, jakie miały miejsce na Pacyfiku w trakcie II wojny światowej. Te okręty ponosiły znaczny ciężar walk w początkowych, najtrudniejszych okresach walki na Pacyfiku. Kiedy kampania na Guadalcanal weszła w swoją najbrutalniejszą fazę, New Orleans tkwił na straży pierwszej operacji desantowej. Te okręty krwawiły pod wyspą Savo, w pierwszej i w drugiej bitwie i w trzeciej bitwie krwawiły pod Tassafaronga, towarzyszyły lotniskowcom, towarzyszyły operacjom desantowym. Odnosiły sukcesy i ponosiły porażki. Wszędzie tam, gdzie coś się działo, gdzie była jakaś akcja, tam można było na Pacyfiku spotkać okręty tej klasy. I niosły to brzemię z godnością i z poświęceniem. USS San Francisco na przykład jest drugim najbardziej odznaczonym okrętem US Navy zaraz za USS Enterprise, któremu no, też czapki z głów należy oddać honory za jego bojowe e, dokonania. W top 10 najbardziej odznaczonych okrętów US Navy znajdują się jeszcze dwa okręty typu New Orleans, życzony New Orleans i USS Minneapolis. I to daje być może najlepiej istotę Krążownika ciężkiego najlepiej oddaje mm, los okrętów tej klasy. Ze względu na międzywojenne limity krążowniki ciężkie spełniały często rolę okrętów liniowych, będąc małymi pancernikami, no takimi semi Capital Ship. I żaden typ krążownika ciężkiego nie walczył z taką zajedłością, z takim uporem i z taką częstotliwością jak typ New Orleans, często również przeciwko przeważającemu przeciwnikowi. New Orleans był ostatnim typem krążownika waszyngtońskiego US Navy. Ostatnim, który był określony jeszcze limitami traktatowymi. Kiedy USA budowało, zbudowało trzy poprzednie typy Pensacola, Northampton i Portland okazało się, że obliczenia tonażu tych okrętów były zbyt pesymistyczne. W rzeczywistości poprzednie typy były lżejsze niż zakładano czyli po prostu było więcej tonażu dostępnego dla nowych okrętów. Biorąc to pod uwagę, projektanci doszli do wniosku. Że w nowym typie krążownika będzie możliwe zapewnienie ograniczonej, bo ograniczonej, ale jednak ochrony tych okrętów przed trafieniami z działu kalibru 8 cali, czyli 203 mm. New Orleans stanowił więc odejście od dotychczas, no nazwijmy to, bardziej zrównoważonych projektów, zrównoważonych, ale jednak gorzej chronionych. Nowe krążowniki stawiały na opancerzenie. Ta decyzja miała. Jednak swoje też negatywne konsekwencje. Okręty były krótsze, cieśniejsze, ochrona przeciwtorpedowa była nieco słabsza, dzielność morska również nie była tak dobra jak w poprzednich okrętach. Zasięg był mniejszy, co było bardzo dużą wadą tych okrętów. Z drugiej jednak strony, okręty były znacznie lepiej chronione. Pas pancerny miał grubość od 3 do 5 cali, czyli od 76 do 127 mm. Pancerz pokładu miał grubość 2,1/4 cala, czyli 57 mm. Wieże, pan, wieże działowe miały przednią płytę grubą aż na 8 cali, czyli na 203 mm. Barbety dodatkowo były chronione 5-calowym pancerzem w przypadku San Francisco 6,5 cala pancerza. Ponadto, czy jakby, żeby pokazać dobro, dobrze tą różnicę w zakresie ochrony, klasa Northampton, czy typ Northampton, poświęcała 547 ton swojego tonażu, swojego, swojej wagi na pancerz. Natomiast w typie New Orleans było to 1500 ton. Prawie trzy razy tyle. Również uzbrojenie było całkiem dobre. New Orleans posiadał 9 dział 203 mm głównej artylerii w trzech potrójnych wieżach, dwie na dziobie, jedna na rufy, w klasycznym amerykańskim ustawieniu artylerii głównej. Uzbrojenie pomocnicze stanowiło 8 dział kalibru 127 mm, bardzo dobrych dział, ustawionych po cztery na każdą burtę, ale w otwartych stanowiskach, nie tak jak w późniejszej Wichita czy Baltimore'ach, Zakrytych stanowiskach. Dodatkowo, jako jakby w tym pierwotnym, w pierwotnej wersji, jeszcze dodatkowo zamontowano na tych okrętach 9 karabinów maszynowych 12,7 cala. Oczywiście, wraz z upływem czasu, tu zbrojenie przeciwlotnicze znacząco wzmocniono, stawiając erlikony, erlikony i boforsy wszędzie tam, gdzie było miejsce. To, czego niestety nie pochwalam w tym typie, to, jak i we wszystkich krążownikach US Navy, tak naprawdę, to rezygnacja z uzbrojenia torpedowego. Rozumiem pewne wątpliwości, które dowództwo Stanów Zjednoczonych, dowództwo US Navy miało wobec uzbrojenia torpedowego, zakładając, że po pierwsze e, szanse na użycie tego uzbrojenia nie będą tak częste, co było kompletnym błędem, i po drugie, że uzbrojenie torpedowe na pokładach krążowników czy okrętów, jakby, których głównym przeciwnikiem czy głównym działaniem będzie walka artyleryjska, stanowią pewne zagrożenie. To być może ma jakiś sens, ale no, yy, takich wypadków, kiedy te torpedy eksplodowały, jest bardzo, bardzo nieduże, jeżeli w ogóle są. Także no, krążownik, ze względu na swoją naturę, jest klasą, która będzie musiała wypełniać wszystkie zadania. Musi być to uniwersalna konstrukcja. Kto wie, gdyby USS San Francisco dysponował torpedami w bitwie koło wyspy Savo, mógłby je całkiem skutecznie wykorzystać, być może z piorunującym efektem w postaci zatopienia pancernika. No ale, US Navy doktrynalnie zrezygnowała z torped na swoich krążownikach ciężkich, usuwając je na wszystkich poprzednich typach, a na typie New Orleans, początkowo, mimo tego, że pierwotny projekt miał jakby miejsce przeznaczone na to, ostatecznie ich nie zamontowano. New Orleans był również, podobnie jak Takao, całkiem żwawym okrętem, choć dość mocno bujającym, ze względu na to, że był, no, nie miał dobrej wysokości metacentrycznej. Napęd zapewniały 4 turbiny zasilane przez 8 kotłów, dając łącznie 107 tysięcy SHP, co z kolei pozwalało rozpędzać te okręty do prędkości 32 węzłów. Okręty również były cięższe niż pierwotnie planowano miały wypierać 10 tysięcy ton, wypierały 11 500 ton. Z tym typem jest związana pewna ironia. Otóż US Navy w trakcie negocjacji traktatowych w Waszyngtonie i w Londynie bardzo silnie lobbowała nad wysokim limitem tonażu dla poszczególnych jednostek, czyli że poszczególny okręt mógł być relatywnie duży. Wielka Brytania chciała natomiast, żeby limit okrętów, czyli limit ogólnego tonażu, totalnego tonażu, dla danej klasy był wysoki, natomiast same okręty, żeby były mniejsze. Jednym z głównych powodów takiej postawy Stanów Zjednoczonych było przeświadczenie, że US Navy potrzebuje dużej ilości dużych krążowników, czy że jakby ilość, pewnej ilości dużych krążowników, by zapewnić im duży zasięg i dużą dzielność morską do działania na rozległych przecież obszarach Pacyfiku. Tymczasem finalny projekt krążownika ciężkiego US Navy, jaki był objęty restrykcjami traktatowymi, jest tak de facto odwróceniem tej polityki, ponieważ zasięg poświęcono na rzecz obrony i uzbrojenia. Także jest to dosyć ironiczne. Powstało w sumie siedem okrętów tej klasy. Pierwsze trzy miały zostać zbudowane według projektu typu Portland, ale kiedy nowy projekt, czyli projekt New Orleans, jakby ujrzał światło dzienne, uznano, że jest on dużo lepszy, i te trzy pierwsze okręty, czy trzy pierwotne okręty zbudowano według nowego projektu. Były to USS New Orleans, USS Astoria i USS Minneapolis. Dodatkowo zbudowano jeszcze trzy jednostki już według oryginalnego tego projektu. USS Tuscaloosa, USS San Francisco, USS Quincy i USS Vincennes. Bojowy debiut tych okrętów jednak nie wypadł najlepiej, cokolwiek... Łagodnie mówiąc, Astoria, Quincy i Vincennes spotkały się z Mikawą i jego zespołem i niestety cała trójka została zatopiona. Chciałoby się powiedzieć, że ten debiut nie był do końca fair, wojna jednak jest nie fair, więc to jest taki trochę nie do końca dobry argument, bo załogi japońskich krążowników yy, znalazły się w scenariuszu, który, do którego ćwiczyły wiele lat i po prostu rozegrały amerykański zespół, zespół tak, jak się rozgrywa nomen omen debiutanta. Fakt jest też taki, że nie wdając się być może więcej szczegółów, że po stronie amerykańskiej zawiodła przede wszystkim komunikacja. Gdyby okręty patrolowe zorientowały się skuteczniej i wcześniej, co się święci, i poinformowały dowódcę zespołu amerykańskiego czy alianckiego, być może ta, cała ta bitwa nie miałaby tak dramatycznego i jednostronnego przebiegu. No ale stało się, jak się stało, i na dnie wódko koło Wyspy Sao spoczęły w sumie cztery krążowniki ciężkie. W tym trzy typu New Orleans. Po tym starciu wśród czterech pozostałych okrętów musiała się odbyć długa i pełna emocji rozmowa w szatni po meczu. Co zostało tam powiedziane, tego nie wiemy, natomiast wniosek z tej konferencji był prosty – żadnego tonięcia więcej. Ten wniosek te krążowniki wzięły sobie do serca. Najpierw amerykańskie okręty, w tym flagowy USS San Francisco, lekko się odkuły w trakcie bitwy pod przylądkiem czy koło Esperance, Topiąc jeden z krążowników szóstego Sentai, m.in. odpowiedzialnego za zatopienie trzech ich braci, zatonął krążownik Furutaka oraz dodatkowo zatopili niszczyciel Fubuki. Po stronie amerykańskiej zatopiono niszczyciel USS Duncan. Tu dodam, że USS Duncan niestety został trafiony przez okręty obu stron, czyli swoje również. Rzecz, która niestety przytrafiała się jeszcze później. W drugiej bitwie, jednym z moich ulubionych starć zespołów okrętów, czy w ogóle jednym z moich ulubionych bitew morskich, tak trzeciej bitwie koło wyspy SAWO, kontradmirał Norman Scott, ponownie na pokładzie USS San Francisco, dał odpór zespołowi admirała Hiroaki Abe, który prowadził dwa pancerniki, Hiei i Kirishime, lekki krążownik Nagara i zespół 11 aż niszczycieli. Sama bitwa jest fascynująca, więc nie będę jej opisywał, zostawiając ją jako deser na jakiś inny, osobny temat. Na temat, na temat. Natomiast USS San Francisco pokazał, że nacisk na obronę tych okrętów nie został zaprzepaszczony. San Francisco najpierw 12 listopada. Amerykański zespół został zaatakowany przez japońskie lotnictwo. Atak został odparty, ale nie wcześniej niż jeden z samolotów. Rozbił się o rufową nadbudówkę krążownika, wyłączając z akcji rufową kontrolę ognia i tymczasowo rufowe stanowisko dowodzenia. Następnego dnia miała miejsce bitwa z zespołem admirała AB. USS San Francisco wyszedł z niej o własnych siłach, otrzymując bagatela około 45 trafień pociskami najróżniejszych kalibrów, od 356 aż do 127 mm. Frisco miało wiele szczęścia, że japońskie okręty były przygotowane raczej do ostrzału amerykańskiego lotniska czy amerykańskiej bazy i nie miały załadowane odpowiedniej amunicji, bo być może jego los byłby znacznie bardziej brutalny. Mimo tego międlenia USS San Francisco, ten okręt walczył do samego końca bitwy, prowadząc ogień ze swoich dwóch wież. Jego bohaterstwo jednak kosztowało... W sumie okręt wiele. Zginęło 189 członków załogi. Zginęło, zostało ciężko ranych lub zaginęło. W tym zwycięstwa, zwycięzca spod przylotka Esperance, kontradmirał Norman Scott i cały jego sztab. Okręt był oczywiście koszmarnie uszkodzony i naprawdę długo trwało, nim go oddano z powrotem do służby. Blisko jednak dał dobry przykład, ponieważ 30 listopada odbyła się bitwa koło Tassafaronga z zespołem kontradmirała Raizo Tanaki. Tym razem amerykański zespół, prowadzony przez kontradmirała Carltona Herberta Wrighta został ponownie został pokonany, e, acz nie tak decydujący jak w przypadku pierwszej bitwy koło wyspy Sawo. Amerykanie mieli bliskie spotkanie z torpedami typu 93 przede wszystkim. Pierwszą ofiarą padł USS Minneapolis, trafiony dwoma torpedami, czy dwiema torpedami, pierwsza torpeda trafiła tuż przed pierwszą wieżą, kompletnie demolując dziób okrętu i zaginając go w dół niczym nos tapira. Druga torpeda natomiast trafiła w śródokręcie. USS Minneapolis jednak, zmotywowany rozmową w szatni i losem USS San Francisco, przetrwał tę bitwę. Dotarł do portu o własnych siłach, e, głównie dzięki nieludzkiemu wysiłkowi załogi i mocnej konstrukcji. Drugą ofiarą padł USS New Orleans. Torpeda również trafiła ten krążownik w dziób między pierwszą a drugą wieżą, całkowicie go urywając. Po prostu jak nożem uciął. Tu, podobnie jak w przypadku USS Minneapolis, okręt się uratował. Też o własnych siłach dotarł do portu. Następna w kolejce była USS Pensacola, również trafiona torpedą, tym razem w i Chyba był to jeden z najpoważniej uszkodzonych okrętów i też jednocześnie najlżej zbudowany, najmniej odporny. I Pensacola przede wszystkim, tutaj naprawdę trzeba to podkreślić, załoga tutaj stanęła po prostu na rzęsach i wyciągnęła ten okręt z dna po prostu. I doprowadzili go do portu w tulagi, wciąż jeszcze płonąc 12 godzin po bitwie, także naprawdę niezwykły wyczyn. Ostatni w szyku USS Northampton nie miał niestety tyle szczęścia, trafiony dwoma torpedami, jako jedyny nie, nie dał rady, czy nie zdołano go uratować, i okręt zatonął. z, całej, e, z, jakby z całego zespołu amerykańskich krążowników, tylko USS Honolulu, Honolulu e, lekki krążownik typu Brooklyn e, nie został uszkodzony. Także dwa typy, czy dwa okręty typu New Orleans odniosły drugodszące obrażenia. No, urwało im po prostu dzioby. Dodatkowo Minneapolis był trafiony dwoma torpedami. Także w, w jednym przypadku dziób został zagięty w dół, w drugim przypadku w ogóle dziób uznano za zbędny i po prostu sobie odpłynął. Mm. Do tego, tak jak wspomniałem, polis dostał drugie trafienie w śródokręcie, które spowodowało spadek prędkości okrętu. I choć oczywiście ja sobie żartuję z tych dziobowych perypetii tych okrętów, to były bardzo poważne uszkodzenia, które kosztowały życie wielu ludzi. Japońska długa lanca była z kompletnie innej ligi, niż zakładali alianci i deklasowała po prostu obronę przeciwtorpedową. Przeciw Okrętów przecież no, relatywnie małych o wyporności ledwo 11 tysięcy ton, także no, naprawdę jest to imponujący wyczyn, że te okręty trafione tymi torpedami się uratowały. Do tego typ New Orleans był owszem mocno opancerzony, ale jego opancerzenie czy jego ochrona była głównie zaprojektowana przeciwko ogniowi i artylerii, a nie trafieniom podwodnym czy trafieniom torpedowym. Także mimo tego te okręty o własnych siłach dotarły, dotarły do portu w Tulagi i zdążyły, czy i zdałały się uratować. Także jedno słowo, tenacity. Po tych gwałtownych starciach pod Guadalcanal dla typu New Orleans nastały spokojniejsze dni. Większość swojej pozostałej kariery te okręty spełniły, czy spędziły na tak typowym dla zadaniu, czy tak typowym zadaniu ciężkich krążowników, czyli po prostu osłaniały zespoły lotniskowców i brały udział w Wspieraniu ogniowym operacji desantowych. Nie były to oczywiście działania pozbawione znaczenia czy też ryzyka, ale jednak nijak się miały do tych e, intensywnych i krwawych potyczek e, koło wyspy, e, koło Guadalcanal czy koło ciśniny stalowego dna. Ostatecznie wszystkie te cztery okręty, które pozostały, przetrwały wojnę i zaraz po jej zakończeniu zostały skierowane do rezerwy, a następnie złamowane. Ogromna szkoda, że nawet jeden z tych okrętów nie został e, zachowany. Niestety były to bardzo ciasne projekty. Nie było w nich za dużo miejsca na jakiekolwiek modernizację, dodawanie nowego sprzętu, szczególnie radarów i wyposażenia elektronicznego, także no, w powojennej US Navy po prostu nie było na nie miejsca. Osobiście bardzo żałuję. Myślę, że moglibyśmy się obyć z jednym pancernikiem typu South Dakota mniej, a myślę, że mając w zamian do zwiedzania USA San Francisco byłby zachowany dużo lepszy balans, ale to tylko taka moja osobista opinia. Wielka szkoda. W moim sercu jednak na zawsze typ New Orleans będzie numerem jeden w kategorii krążowników ciężkich. Upór, walka do końca, walka z przeważającym przeciwnikiem, walka aż do zwycięstwa. To są te cechy, które w moim umyśle determinują okręty prawdziwie najlepsze. Cytując Rokiego Balboa nie chodzi o to, jak mocno potrafisz uderzyć, Chodzi o to, jak mocno możesz oberwać i wciąż przejść do przodu, jak wiele możesz znieść i wciąż iść naprzód, tak się zwycięża. I teraz, to było moje top 3 krążowników ciężkich. Mam nadzieję, że Wam się ten materiał spodoba i że będziecie chcieli zobaczyć podobnych filmów więcej. Nie ma problemu, możemy je robić. I ja z kolei zapraszam Was do małej zabawy. Jeżeli macie czas, napiszcie w komentarzach, jaki byłby Wasz top 3 krążowników ciężkich. Tylko powtarzam, ciężkich. Żadnych Brooklinów, żadnych Kran Kolonii, żadnych Duka, Degli, Abruzzi. Napiszcie, jak wy byście wybrali, czy jak wy byście stworzyli swoje top 3. Przy czym zachęcam też do dodania jakiegoś wytłumaczenia, dlaczego, jakieś notki, dlaczego tak wybraliście, wyjaśniający wasz wybór. I jak zawsze chciałem podziękować patronom, to wasze wsparcie umożliwia działanie tego kanału, działanie jego rozwój, każdy kolejny materiał, każda kolejna seria. To Wasza ciężko zarobiona kasa, którą decydujecie się mnie wesprzeć, finansuje moje książki i tak naprawdę tym samym poprawia i merytoryczną jakość tego kanału, jak i zachęca mnie po prostu do tworzenia kolejnych materiałów. Także ode mnie wielkie brawa dla Was. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że eksplodujecie inwencją w sekcji komentarzy, a my już niedługo zobaczymy się w następnym filmie, tym razem w samym środku wietnamskiej dżungli. Trzymajcie się! Hej!